Witam Was widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku. Jak również to, że w odróżnieniu ode mnie umyliście okno dla Jezusa. Ach, mycie okien dla Jezusa jest to bardzo stary mem. I żeby nie było, że teraz szykanuję kogoś, kto wierzy. Też wierzę i po prostu miało być to nawiązanie do starego mema. Bardzo starego mema. Matko, jestem internetowym boomerem? Czy muszę już mnie tak nazwać, że jestem boomerem? O nie, to już ten wiek. Chociaż wiek mamy 21, a ja mam 24. Przepraszam, musiałam, wiem, że to był słaby żart. Mam mandarynki, mam kawę w spanielowym, kokerowym kubku. Trochę się kolor nie zgadza, ale nieważne. Można powiedzieć, że jestem dzisiaj relatywnie zadowolona. Chociaż czuję się średnio lepiej niż wczoraj, tyle dobrego, ale dalej jest tak nie do końca. Chociaż trzeba się zebrać w sobie, wziąć awizo, wyrzucić śmieci, to po pierwsze. Po drugie, wziąć awizo i po trzecie. Po pierwsze, po drugie i po trzecie, pójść na pocztę, odebrać wreszcie prezent i Wam pokazać. Ogólnie to myślę, że w następnym vlogu zrobimy wielkie pakowanie prezentów. A piesków w takim stanie nie budzimy. No ogólnie dzieje się nic złego, po prostu są w takiej fazie snu, gdzie są najbardziej zrelaksowane, gdzie najbardziej odpoczywają. Tak to po prostu kolokwialnie ujmijmy. Nie budzimy piesków, bo wtedy najbardziej odpoczywają. I jak je wyrwiemy z tej fazy, to potem no, nie wypoczną tak jak powinny. Ogólnie to mam też taki problem, że biorę leki pewne, dwa rodzaje i jednego mam tyle, a drugi mi się skończył i nie biorę go od 3-4 dni. I osoby, które jakoś połączyły teraz kropki i wiedzą jak działają te leki, to mają chyba takie dosyć przerażenie i wiedzą, że trochę igram z losem. Dlatego skorzystałam wyjątkowo z receptomatu i pierwszy raz w ogóle zobaczymy, czy to w ogóle przejdzie, czy będę musiała się jednak udać do lekarza rodzinnego, bo moja pani doktor nie jest w stanie wystawić mi recepty zdalnie. I zostawia recept tylko na wizytach, a ja teraz nie mam za bardzo czasu i ona też nie ma za bardzo terminów, żeby to zrobić tak z doskoku. Dlatego spróbowałam skorzystać z receptomatu i zobaczymy, czy to się w ogóle uda. Jak się uda, to jestem uratowana. Jak się nie uda, to będę musiała na szybko albo znaleźć innego lekarza, lekarza stacjonarnego, który będzie pewnie kupę pieniędzy ode mnie wymagał, no bo w końcu wizyta prywatna, albo jakimś sposobem znaleźć lekarza rodzinnego. A ja nawet nie wiem, do której przychodni jestem aktualnie przypisana, więc to w ogóle jest śmieszne, bo ja ta przychodnia zmieniałam, chciałam powiedzieć, częściej niż skarpetki, ale skarpetki zmieniłam jednak częściej. No. Whatever. Jak już dostanę jakąś informację zwrotną z receptomatu, to wam dam znam. To dam Wam znać, czy się udało, czy nie, a potem pójdziemy ogarniać rzeczy. Wyrzucimy śmieci, weźmiemy awizo, tak, weźmiemy awizo, odbierzemy paczkę i pokażę Wam, co przyszło, ja się nie mogę doczekać! Ale w ogóle, tak jak mam narzucony ten szalik, bo to jest szalik, to tak, nawiązując do mojej ostatniej miłości, do wspaniałego stulecia, które dalej oglądam fragmentami to, co mi się wyświetli na Facebooku, to tak mam to zarzucone i mam takie, no, Hurem vibe mam, naprawdę. I ciągle słyszę tego sumbula mówiącego sutan. On to w ogóle jest genialny aktor, on ma taką ekspresję, tak, no cudowny jest aktor, który gra sumbula. To się sumbul nazywa, nie? Tak mi się wydaje. Zdrowie, proszę mnie nagrodzić monoklaskiem. Myślałam, że biorę jedną dawkę leku, okazało się, że biorę inną dawkę, więc w ogóle mam takie... Wow. A poza tym, tak spojrzałam na receptę, no bo musiałam przesłać receptę, żeby... No logicznie, żeby było... Żeby była jakaś podkładka tego, że no, biorę te leki i że nie, żeby nie było tak, że sobie po prostu wymyślam, nie? No i wysłałam i tak patrzę, że po pierwsze mam zwiększoną inną dawkę, bo myślałam, że mam mniejszą dawkę, mam większą, a po drugie ten lek, którego mam tyle, to mam go tak dużo, dlatego że miałam go brać dwa razy dziennie, a nie raz! Ja nie wiem, jak ja tego nie zakodowałam, że ja mam go brać dwa razy dziennie.
Ale chociaż już wiem, czemu jest go tak dużo. No, monoklask to mi się chyba należy. Kasia, wocówka mi tu lata. Albo jakiś robaczek znowu mi wpadł przez okno. Nie lubię, jak mi robaczki wpadają przez okno. Naprawdę. Najgorsza, to ja wam opowiem historię o ćmie. Takim bydlaku. Godzina około pierwsza. To były wakacje, było cieplutko. Godzina około pierwsza, a ja akurat byłam w szale sprzątania. Była naprawdę cicho, żeby nie pobudzić sąsiadów. No i wleciał taki bydlak, taki nocny motylek, nie? No i usiadł, no myślę, no nie zabiję, bo dosyć humanitarnie podchodzę do większości zwierząt. Zwierząt w cudzysłowie, bo do zwierząt tak, do zwierząt, czyli wszelkiego rodzaju robactwa, staram się podchodzić humanitarnie, chyba to są to komary. Na komary jestem uczulona, więc ja tutaj walczę o własne przeżycie z komarami, więc no. Ale pamiętajmy, życie braci mniejszych też jest ważne, więc nie ubijajcie tych zwierzątek dla własnej satysfakcji, tak? I wracając, no i wleciał taki bydlak. No i ja patrzę na to bydlę i tak myślę: Jezu, dopomóż. Oto wzięłam kubek, wzięłam kartkę i idę z tym kubkiem. I zamknięta w kubku, podstawiłam kartkę, żeby no zamknąć ten kubek, żeby tam mucha. Był kubek, położyłam jakby na górze i tak szłam z tą muchą, z tą ćmą. Otworzyłam okno na oścież. No i zabrałam tą kartkę i tak machnęłam tym kubkiem, żeby ona wyleciała. No i ona wyleciała przez okno, zawróciła mi prosto we włosy. Ja miałam akurat tak włosy spięte, że jakoś one tak sterczały i ona mi się wbiła po prostu w te włosy. Ja pisałam, godzina pierwsza, ludzie śpią, a ja przy otwartym oknie po prostu zaczęłam się drzeć. No przestraszyłam się tej ćmy, przyznaję. Nie? Potem udało mi się tą ćmę złapać i nie, to była ćma, co stwierdzi. Tej ćmy nie łapałam, stwierdziłam, dobra, zostań. Ja po prostu tej ćmy już zaczęłam unikać i stwierdziłam, zostawiłam otwarte. W jednym pomieszczeniu było cały czas zapalone światło, żeby ta ćma była w tym jednym pomieszczeniu i nigdzie nie poleciała dalej. I po prostu na noc, nawet jak komputery mają czasami światełka lub jakiś sprzęt był włączony ze światełkiem, to powyłączałam to sprzęt, żeby było jak najmniej takich kuszących światełek. I pootwierałam okna, żeby ta ćma ra do rana wyleciała. Tak, wyleciała. Ale powiem, że po tej sytuacji, po tym moim wrzasku, przez następne pół godziny siedziałam na zatku i czekałam, czy do drzwi nie zapuka mi policja za zakłócanie ciszy nocnej, albo po to, żeby sprawdzić, czy nic mi się nie dzieje. No bo no, nie ukrywajmy, ja naprawdę się głośno wydarłam. Oglądając ten film, słyszycie, że jestem dosyć donośna, więc w momencie, jak się przeraziłam, to wyobraźcie sobie, jaka to była głośność. No, tak, chyba mi się nie dziwicie, że ja potem przez pół godziny czekałam, czy ktoś mi zapuka do drzwi. Receptę propoleków mam przepisane, więc idę je wykupić. Wezmę je. Dzisiaj je pewnie od razu wezmę, no bo jak nie brałam ich przez te 3-4 dni, to ja czuję to, że ich nie brałam. I od jutra zacznę stosować te leki, które wykupię dzisiaj i przepisaną dawkę tych drugich. No, ja autentycznie, jak otworzyłam moją kosmetyczkę, gdzie wrzucam wszystkie leki, mój cały zapas leków, to ja nie rozumiałam, czemu jednego mam tak dużo, a drugiego nie mam wcale. I teraz ma to sens. Pamiętajcie, sprawdzajcie swoje recepty. Czy skończycie w takim stanie jak ja, że ledwo żyję, dlatego że albo mi się leki skończyły, albo dlatego, że biorę złe dawki. Matko, nie no. Ja jestem memem, po prostu ja jestem chodzącym memem. Nie, to byłam w aptece, kupiłam leki, wzięłam je i czuję się nieco lepiej, nieperfekcyjnie, nieco lepiej, ale to i tak jest duży plus. Potem biorę jedno awizo, idę wyjąć drugie ze skrzynki, lecę na pocztę i widzimy się, jak z niej wrócę. Wrócę. Mów wyraźnie, kobieto. Dykcja. Dykcja jest ważna. Widzowie? Mamy paczuszkę i prawie zrobiłam drama na poczcie. Bo dałam jedno awizo, dałam drugie awizo i z pierwszym pani przyszła, a do drugiego nie mogła znaleźć paczki. I ja miałam takie, nie no super. Już raz miałam taką sytuację, że ogólnie
Obie paczki były polecane, obie wymagały mojego podpisu, nie? I już miałam raz taką sytuację, że poszłam za wizą, chyba trzy awizo miałam, poszłam, dostałam jedną paczkę, drugą paczkę, trzeciej nie było. I wracając do domu, znalazłam puste opakowanie po tej trzeciej paczce. Chciałam środkowy palec wam pokazać, przepraszam widzowie. I znalazłam puste opakowanie po tej trzeciej paczce w śmieciku i okazało się, że po prostu kurier komuś dał. Więc ja już, kurier, listonosz, listonosz. I ja już po prostu, jak usłyszałam, że zaraz, bo nie mogę znaleźć, to już miałam takie, nie no, po prostu zrobię dramę. Ale okazało się, że jako, że to jest paczka z zagranicy, że to jest to paczka z Niemiec, to po prostu leżała w innym miejscu i nie musiałam robić dramy. Znaczy, żeby nie było, ja nie zaczęłam krzyczeć ani nic, tylko powiedziałam, że już raz była taka sytuacja i nie chciałabym, żeby było tak znowu, no bo to jest prezent. Chyba mnie rozumiecie. Byłam kulturalna, naprawdę nie robiłam z siebie Karen. Byłam w środku, byłam zestresowana i zła jednocześnie, bo ten stres powodował, że byłam zła, że coś takiego może się wydarzyć ponownie, a z tą paczką bym definitywnie nie chciała, żeby to się wydarzyło. I ogólnie wydaje mi się, że pokażę wam zawartość paczuszki jutro i tak samo jak pokażę wam pozostałe prezenty, które mam tutaj, bo niektóre są w Warszawie. Razem z bratem kupowaliśmy prezenty dla rodziny. I pokażę wam, co mam dla brata, dla jego lubej, dla mojej przyszłej bratowej. Pokażę wam, co jest. Zapakujemy to. Więc w następnym odcinku pokażę wam, co tutaj wylądowało. A skoro coś wylądowało, to jest bardzo dobra podpowiedź. Zatem życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia, bądź miłej nocy, w zależności od pory dnia, w której oglądacie. Zapraszam do pozostawienia komentarza, lajka oraz subskrypcji, ażeby nie przegapić następnych materiałów. Trzymajcie się, czołem!